trafiłam do lekkoatletyki dość przypadkowo, bo wybrałam sobie Tyskie Liceum, zresztą to, w którym dzisiaj pracuję, pierwsze liceum imieniem Leona Kluczkowskiego. No i w takiej rywalizacji międzyszkolnej trener Jandera wypatrzył talent lekkoatletyczny we mnie i zaprosił mnie do sekcji lekkoatletyki. Wtedy ten klub nazywał się GKS Tychy. Miałam 17 lat skończone i tak naprawdę jeszcze rok właściwie trenowałam wszystkie konkurencje sprinterskie, 100, 200 i 400 metrów. Dopiero w drugiej klasie trener doszedł do wniosku, że właściwie moją taką największą umiejętnością to będzie bieg sprinterski przez płotki. No i tak naprawdę to jest wyjątkowo późno. Potem weryfikowałam ten mój start z innymi zawodniczkami. Nie spotkałam żadnej dziewczyny, która by w tak późnym wieku zaczęła trenować bieg przez płotki. Doliczyliśmy się 17 reprezentantów Polski. Tylu wychował pan Jandera, lekkoatletów. Olimpijczyków miał dwóch. No, wybitny człowiek i był niesamowicie prawą pod taką postacią, bardzo rzetelny w swoich obowiązkach. Natomiast najważniejsza rzecz to to, że był wielkim fachowcem, skoro nie może być przypadkiem to, że się potrafi na w tak skromnej bazie, jaką dysponowaliśmy wtedy, doczekać się 17 osób w kadrze polskiej. Główną naszą bazą był tutaj rejon, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli stadion GKS-u Tychy. Trenowaliśmy również w liceum Kluczkowskiego. Potem w miarę, że tak powiem, postępów moich sportowych wyjeżdżaliśmy na treningi takie specjalistyczne do Zabrza. Był tartan na hali i tartan na stadionie. Ogłoszono wcześniej przed biegiem, że zdobędziemy 3 medale. Teoretycznie było to możliwe, no ale właśnie cała fascynacja sportem to jest to, że tam nic nie jest przewidywalne. I zdobyłyśmy niestety tylko ten jeden mój medal. Ja nie mam kompleksów zupełnie. Dla mnie to była moja olimpiada. Nie potrafiłam sobie wyreżyserować momentu, w którym będę startowała na tych igrzyskach. Dane mi było startować w okresie takich bardzo trudnym politycznie. No, olimpiada była niepełna. Tak jak wiemy, została zbojkotowana przez część państw Europy Zachodniej i świata zachodniego. Nie mam w ogóle kompleksów, jeżeli chodzi o mój sukces, o mój brązowy medal, ponieważ w tamtym czasie cały świat biegał dużo wolniej niż my. W związku z tym akurat moje konkurencje były wszystkie najszybciej biegające dziewczyny na świecie. Było nam bardzo przykro wtedy, no, różnie ludzie reagowali, niektórzy byli oburzeni, zdenerwowani. Ja to dość spokojnie przyjęłam, ale no nie mogę powiedzieć, że było mi miło, bo kolejne igrzyska, 4 lata życia podporządkowane temu jednemu celowi, no i okazuje się, że znowu polityka w jakiś sposób wkrada się w tą piękną ideę sportu olimpijskiego. No w tym momencie wkradła się jeszcze bardziej brutalnie niż w Moskwie, ponieważ zabroniono nam w ogóle wyjazdu. W roku olimpijskim igrzysk w Los Angeles w 1984 cały sezon uzyskiwałam najlepsze wyniki na świecie i nawet w spotkaniu bezpośredniej rywalizacji na meetingu w Zurychu wygrałam zdecydowanie z dziewczynami, które zdobyły medale na igrzyskach w Los Angeles. Biegałam dużo szybciej niż tamte dziewczyny. Tak jak wspomniałam wcześniej, nawet na igrzyskach już w Los Angeles dalej Europa Zachodnia biegała dużo wolniej niż Europa Wschodnia. Nie było indywidualnych kontraktów sportowych z firmami sportowymi. Był jeden kontrakt podpisany przez państwo z firmą Adidas i to nas obligowało do uczestnictwa we wszystkich zawodach sportowych właśnie w tym obuwiu, w tych ubraniach. Wtedy przed mistrzostwami Europy w Atenach firma, wtedy nazywała się japońska Tiger, zaproponowała Jackowi Wszole, rozmowy też się toczyły ze mną, żebyśmy wypróbowali obuwie tej firmy. Jacek Wszoła wystartował w eliminacjach mistrzostw Europy, wystartował w butach Tiger i władze po zejściu z boiska został odesłany do domu za karę, że zerwał ten narodowy kontrakt z Adidasem. No i
zaprzepaszczony został prawdopodobnie medal Jacka. Ja zobaczyłam, co się dzieje, no i bardzo chciałam startować, więc szybko przebrałam Adidasy i wystartowałam w Adidasach i dzięki temu zdobyłam medal. Bo myślę, gdybym wystartowała w półfinale w Tigerach czy w Tigerach, to byłabym również odesłana do domu. No, wtedy polityka rządziła bardzo światem całym. Trochę przekornie zawsze, jak to padało to pytanie takie właśnie sztampowe na temat, który medal najbardziej się ceni, no to wiadomo, że medal olimpijski. Zawsze przewrotnie opowiadałam, że medal z Mistrzostw Europy, z Aten, dał mi dużo więcej radości. Właśnie tak bardzo miło wspominam te Mistrzostwa Europy w Atenach, ponieważ w eliminacjach pobiegłam 12:45. Oczywiście wszyscy już upatrywali we mnie, że zdobędę złoty medal, ale czułam się dobrze na wszystkich zawodach, jak byłam zostawiona. Nie chciałam tego rozgłosu medialnego, nie chciałam kontaktu z mediami, nie chciałam z trenerem. Radziłam sobie dobrze sama z tymi własnymi emocjami. I w Atenach było mi to dane właśnie. Inaczej niż w Moskwie. W Moskwie było masę ludzi, masę dziennikarzy, którzy za nami wszędzie chodzili. Uporałam się z tymi emocjami, ponieważ kolejnego dnia był finał i pobiegłam identycznie, 12:45, także tak jak mówił trener, no jak w książce, trener tak lubił to powtarzać. Czuję się sportowo spełniona. Oczywiście mogę myśleć tylko, że trochę za krótko trenowałam, ale z racji tego, że tak późno zaczęłam, skończyłam w około 30 roku życia. Ale mam pełną satysfakcję z tego, co osiągnęłam. No, tak jak wspomniałam, pewno gdyby nie było tych mistrzostw Polski półtorej miesiąca przed olimpiadą, to wydaje mi się, że raczej wyniki byłyby o tą 1/10 lepsze. A wtedy, kto wie, może by udało się wygrać z Rosjankami na stadionie w Moskwie.